znowu wielkie zmiany, bo okazuje się, doszły mnie słuchy, że kopalnie znowu uruchomiły sprzedaż węgla gotówkową. Po prostu bezpośrednio dla klientów indywidualnych, no, na wywrotkę, na ciężarówkę. I można to kupić po prostu bez kolejki. I po prostu za gotówkę, tak jak to było, no powiedzmy bez mała rok temu chyba. Więc wracają te stare czasy. Jadę to sprawdzić, żeby zobaczyć, jak sytuacja się ma. Jakie są tam ewentualne kolejki, jak wygląda dystrybucja tego węgla. No i będzie to kopalnia Wesoła. Tym razem jadę na Wesołą. No, zobaczymy. No, brama zamknięta, jak widzicie. Ale niech was to nie zmyli, bo w tej chwili jest wydawka już w innym miejscu i za chwilę się dowiemy dokładnie, jak to wygląda. No a tutaj jest tylko rejestracja tych kierowców, tam jest buda i rejestrują kierowców. Tu jeden już czeka, ale tutaj jakiegoś szału nie widać, ani jakichś wielkich kolejek. Dobry? Dobry. Jest węgiel? Jest. To znaczy się po ile? Nie słyszę. 1470-1420. A to jest tak jak na PGG, tam na tym internecie, tak? Taki jest cennik u nas. I to jak długo to będzie? W sensie sprzedaż. Do 2 czerwca na razie jest bez limitu. Aha, czyli można podjechać i kupić. Ale brama jest tu zamknięta. Ale wy wjeżdżacie na zakład główny. Bo wjeżdżamy gdzie indziej. Aha, no. To już nie tutaj. Nie, na zakład główny. Tak. A jakieś kolejki są? Znaczy, no zależy od dnia. No dzisiaj akurat wszystko mierzę na bieżąco, ale w poniedziałek no był przemiał, bo 530 ton zostało wydane. Ale to trzeba... Ile? 530 w ciągu jednego dnia? No, no prawie 300 ton groszku, a 230 ton orzecha. Czy zawsze wydawali po 80 ton? No ale teraz nie ma limitu, nie? Aha, i to poszło wszystko. Poszło wszystko. Dzień dobry, panie. Właśnie, ale dobra, ten ostatni, co przyjechał, też dostał. Zakleiła to ta dziewczyna gdzieś. Dobra, dzięki. Powiem na czwórka. Dobra, ale by to inno było dobre. To jest cały dzień taka wydawka, ja? Czy? Tak, tak. Do 22. Nie. Do 20 musicie się załadować, bo do 21. Po 20 kasierka wyjeżdża. I to faktycznie ci, co przyjechali, to wszyscy dostali. Ostatni też dostał, tak? Czy? Tak, bo na bieżąco. Aha, czyli nie ma problemu, no kurczę, no, to takie problemy były, a teraz... Wcześniej, bo był jeden dzień i były limity mniejsze, na przykład 90 i 150 ton na przykład, nie? A teraz bez limitu i... No ja wiem, prostu... ale to się zaś chyba porobią takie kolejki zaś, no ja nie wiem. Na razie mamy sprzedaż gotówkową, nie, do drugiego czasu. A co będzie później? Czasami nie zrobią z powrotem jednego dnia, zobaczymy. A ten węgiel jeszcze stanieje, czy...? No nie. Ale czemu pani myśli, że nie? Bo cały czas ceny nigdy nie cofają do tyłu. A jak to nie? Kosztowało po 4000 w internecie wprawdzie, ale na kopalni też było drożej, bo sprzedawały niektóre kopalnie po 2-3000. Silesia w znaczy, u nas to tylko jest od grudnia w sumie ta cena się utrzymuje. No, ale to jest i tak drogo. No to jest przecież lepiej prądem grzać niekiedy niż węglem. No to nie od nas zależy, my tylko pracownicy jesteśmy. Aha. No bo nie, bo to czy czekać jeszcze z tym zakupem, czy po prostu już kupować, czy jeszcze poczekać? Ciężko powiedzieć, my nic nie wiemy o. A co tu gadają kierowcy? W sensie, no, jeśli o cenę, to nic nam nie mówią. Bo sypią, ale nie tu, na towarowo. Aha, a to w ogóle idzie dostać teraz bez problemu ten węgiel? No i dałem kartki, mu jada, biera. Ale kolejki są? No jest jak pierwszy, bo przyjechał teraz. Dzisiaj pierwszy? Dzwoniłem 20, pół godziny temu u Sałpy, nie? No. To powiedzieli mi przyjeżdżać na bieżąco, czyli nie ma kolejki. A gadali mi, że podobno 500 ton dziennie wydawają. Na gotówkę chyba. Tak. No o to mi chodzi właśnie, o gotówkę mi chodzi. A ja gadam na kartki, jak jest. A, talony, te górnicze. Tak, tak. No i tu jest ta brama, gdzie składowisko grubego węgla, jak widać. Chyba tutaj załadunek jest tego bardzo dużo, no. Trudno mi ocenić ilość tego, ale jest tego dużo więcej niż było
pół roku temu, kiedy tutaj byłem, ten plac był pusty. W tej chwili tutaj, jak widać, bardzo duża ilość tego jest. Wszystko to jest zgromadzony węgiel gruby. Nie wiem, czy to jest orzech, czy kostka, ale sądzę tak z wielkości, że to jest kostka, chociaż z daleka dobrze nie widać. W każdym razie jest to węgiel gruby. No jest tego bardzo dużo. No stoi kilka samochodów w oczekiwaniu na ten węgiel, który tam jest za płotem, jak widać, Audy duże. No i każdy ma tutaj jakieś oznakowanie, ile tego węgla ma brać. Trwa załadunek, jak widać, tego węgla. Tu cały czas się kręci ta padroma ładowarka. Tu auta stoją. W tej chwili jest godzina 11. No i sytuacja jest jaka jest. Tak, widzicie, wszystko wam tutaj przedstawiłem mniej więcej tak jak mogłem najlepiej. No i o czym to świadczy? O tym, że ten węgiel w tej chwili jest. Ale jak długo utrzyma się taki system? Tego nie jestem w stanie powiedzieć, bo jak wiadomo, no, za prawie pół roku kolejna zima, no i trzeba będzie skądś ten węgiel znowu wziąć. W tej chwili nie ma z nim problemu, ale co będzie w październiku czy we wrześniu? No co będzie? No właśnie, co będzie? Tym może nie uprzedzajmy biegu wypadków, bo tym problemem, próbą takiego wyprognozowania, co się będzie działo, jakie będą ceny, jakie będą perspektywy za pół roku, tym zajmę się w kolejnym odcinku. Przygotowuję taki odcinek, no ale muszę dobrze rozeznać sytuację, bo nie mogę tam bajek z mchu i paproci opowiadać, tylko powiedzieć, jak jest. Jak najbardziej rzetelnie. No, jeszcze tutaj dodam tylko tytułem ciekawostki, że jak zwykle wyskoczył nadgorliwy ochraniarz na mnie, kiedy byłem na ulicy. Bo oczywiście jak weszłem na teren zakładu przez płot, przez furtkę, respektowałem zakaz filmowania. No i skoro pan ochraniarz sobie nie życzył, że ma taki tutaj zakaz, rozporządzenie, że nie wolno filmować, no to odłożyłem kamery po prostu. No ale na zewnątrz, na drodze, na chodniku, mogę robić, co mi się podoba. No i tutaj przepisy są już zupełnie inne i nie obowiązują te przepisy, które sobie pan dyrektor kopalni tam wyznaczył na terenie swoim, czyli kopalnianym. Za płotem jestem już osobą prywatną albo dziennikarzem, który, nawet lepiej, dziennikarzem jestem, który ma prawo do tego, żeby tam filmować, czy zbierać jakieś materiały prasowe, czy jeszcze coś innego. Tam już nie obowiązuje mnie prawo wydane przez zakaz, wydany przez dyrektora, ale ochraniarz o tym najwyraźniej nie wiedział. Musiałem go dość długo uświadamiać. No, było to dość zabawne, bo w końcu wymiękła mu rura i coś zrozumiał. No, ale trudno, no, tacy są ochraniarze. Są ciągle problemy z nimi. Na styku dziennikarze, ochraniarze będzie chyba iskrzyło jeszcze dość długo, zanim nie dotrze do nich. Nie dotrze do nich, jakie my mamy prawa, a jakie oni mają prawa, tak? Bo uważają, że ich prawa są jakieś bardzo wielkie i nie wiadomo, z kosmosu wzięte. No ale o tym też zrobię osobny odcinek, bo to się nadaje. Po prostu to się nadaje.